Bardzo się cieszę, że tegoroczne forum akademicko-gospodarcze objęło swoim zakresem trzy główne obszary. Z jednej strony to wymiana poglądów i pewne rekomendacje i obserwacje dotyczące działalności nowych organów polskich uczelni, mianowicie rad uczelni. Ta konfrontacja różnych opinii, różnych doświadczeń była bardzo wzbogacająca. W szczególności, jeśli chcemy, by polskie uczelnie rozwijały się jeszcze dynamiczniej, żeby polskie uczelnie były jeszcze lepiej związane z polską gospodarką, żeby działały jeszcze mocniej na rzecz innowacyjności, żeby kształciły kadry pod potrzeby zmieniającej się przyszłej gospodarki. Wymiana tutaj poglądów była znakomita, jednocześnie pokazująca, że członkowie rad uczelni starają się pogodzić kulturę akademicką, dorobek akademicki jednocześnie z ich doświadczeniami płynącymi z działalności gospodarczej. Drugim obszarem niezmiernie ważnym, strategicznie ważnym, była kwestia dotycząca kształtowania programów nauczania na poziomie średnim, ale także wyższym, w związku z pracą, z działalnością sektorowych rad do spraw kompetencji, które działają na całym rynku europejskim, których celem jest kształtowanie programów nauczania w taki sposób, aby przyszłe miejsca pracy, przyszli pracodawcy mogli po prostu bez zahamowań liczyć na to, że absolwenci szkół średnich, szkół wyższych, ale także pewnie w pewnym zakresie szkół podstawowych będą lepiej przygotowani do zmieniającej się bardzo mocno gospodarki, będą potrafili rozwiązywać różne problemy, będą potrafili ze sobą współdziałać, będą potrafili wykorzystać wiedzę czasami z różnych dziedzin i takie właśnie pewne postulaty i pewne wstępne wyniki dorobku prac sektorowych rad kompetencji zostały zaprezentowane z oczywiście podkreśleniem, że to jest początkowa faza tych prac. Trzecim obszarem niezmiernie ważnym, jak zwykle w działalności społecznej, gospodarczej, to była kwestia finansowania publicznego i prywatnego współpracy uczelni i przedsiębiorstw i uczelni. I padły tutaj bardzo ciekawe informacje o wzroście nakładów publicznych na sferę badań i wdrożeń, o nowych instrumentach i tych dotychczasowych, ale lekko modyfikowanych, które kreują współpracę pomiędzy uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, a przedsiębiorcami. Padły także informacje o różnych formach i różnych metodach tego finansowania. Przedstawiły tutaj swoje programy działań różne instytucje, które oferują środki z poziomu krajowego, ale także dwa bardzo ważne punkty kontaktowe, krajowe punkty kontaktowe. Ten, który koordynuje pracę i finansuje, czy organizuje finansowanie w zakresie prac badawczo-rozwojowych i ten punkt kontaktowy krajowy, który organizuje pracę i oferuje różne produkty ze strony instytucji finansowych. Wierzę, że kontynuowanie tej współpracy, tych konferencji Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego będzie dobrze służyć także w przyszłości rozwojowi naszej gospodarki, rozwojowi naszych kompetencji i poprawie naszych zdolności konkurencyjnych na rynku europejskim.